Zadanie 51. Mówią nam, że na rysunku poniżej widać dowód twierdzenia Pitagorasa. I pytają nas, które z poniższych stwierdzeń nie zostałoby użyte w czasie dowodzenia twierdzenia Pitagorasa. Jako, że narysowali nam ten schemat, to myślę, że możemy prześledzić ten dowód, a później popatrzymy na ich odpowiedzi i zobaczymy, które pasują do tego, co zrobimy. Mam nadzieję, że zrobimy to w ten sam sposób. To jest bardzo fajny dowód na twierdzenie Pitagorasa. Nie sądzę, żebym już go robił, więc mogę go zrobić teraz. Więc narysowali go tak, że w środku. Przekonajmy się, jakie jest pole tego dużego kwadratu. Możemy do tego podejść na dwa sposoby. Możecie powiedzieć, w porządku, to jest kwadrat, to jest a, to jest b. To też będzie b, to też będzie a. A więc pole tego kwadratu to będzie długość jednego z boków podniesiona do kwadratu, tak? Możemy więc powiedzieć: a plus b. Pole całego kwadratu to a plus b do kwadratu, a plus b do kwadratu, a to się równa a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. W porządku, ale możemy także powiedzieć, że pole tego dużego kwadratu mamy tu do czynienia z drobną iluzją optyczną. Kwadrat jest tak narysowany, że wydaje się być lekko przechylony w lewą stronę, ale nieważne pole tego większego kwadratu to także pole tych czterech kwadratów plus pole tego mniejszego kwadratu, a więc to jest pole tego większego kwadratu, które ustaliliśmy podnosząc do kwadratu długość jednego z jego boków i to powinno być równe polu czterech mniejszych trójkątów, czterech. Jakie pole ma każdy z nich? Zobaczmy. Jedna druga razy podstawa. Wybierzmy sobie ten. Jedna druga podstawa wysokość. Więc 1 druga razy A razy b, a więc 1 druga AB, czyli 1 druga AB to pole jednego z trójkątów, zatem mnożę je razy 4, aby uzyskać pola wszystkich czterech trójkątów. I teraz chcemy dodać pole tego wewnętrznego, tego wewnętrznego kwadratu, a to będzie c kwadrat. Ten bok to C, ten bok to C, więc plus C kwadrat. Zobaczmy, czy możemy to uprościć. A więc mamy a kwadrat, a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat równa się 4 razy 1 druga równa się 2ab plus c kwadrat. Możemy teraz odjąć 2ab od obu stron równania, a w zasadzie od dolnej i górnej części tego równania, które zapisałem. Ale jeśli to zrobimy, odejmiemy 2ab stąd, Odejmiemy 2ab stąd i zostanie nam a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, a to jest twierdzenie Pitagorasa. Udowodniliśmy je. Sprawdźmy więc, które z podanych zdań pasuje do tego, co zrobiliśmy. A więc które z poniższych stwierdzeń nie zostałoby użyte podczas dowodzenia twierdzenia Pitagorasa. Pole trójkąta równa się 1 druga ab. Wykorzystaliśmy to. Cztery trójkąty prostokątne są przystające. Tak, to też wykorzystaliśmy. Pole wewnętrznego kwadratu jest równe połowie pola większego kwadratu. Nie, tego nie wykorzystaliśmy i myślę, że to jest właśnie to, czego się nie wykorzystuje. Sprawdźmy jeszcze d. Pole większego kwadratu jest równe sumie pola mniejszego kwadratu i czterech trójkątów przystających. To było właśnie sedno naszego dowodu, więc zdecydowanie z tego korzystaliśmy. A więc c jest naszą prawidłową odpowiedzią. To jest twierdzenie, które nie jest wykorzystywane w dowodzie twierdzenia Pitagorasa. Uczę się zawczasu kopiować i wklejać, czyli już nie marnuję waszego czasu. W porządku. Przeciwprostokątna trójkąta prostokątnego ma długość 5. Jeżeli jeden z boków ma długość 2, to jaka jest długość drugiego boku? Ok. To jest. To jest 5, 2 i chcą znać drugi bok. Twierdzenie Pitagorasa x kwadrat plus 2 kwadrat równa się 5 kwadrat, bo 5 to przeciwprostokątna. x kwadrat plus 4 równa się 25. Odejmujemy 4 od obu stron. x kwadrat równa się 21, a więc x równa się pierwiastek z 21. Odpowiedź B. Kolejne pytanie. Budują nowy rurociąg, aby skierować przepływ ropy naftowej poza teren narodowego rezerwatu przyrody. Zatem to pewnie jest ten rezerwat przyrody. Poniżej znajduje się plan, na którym widać przebieg starego i nowego rurociągu. O ile dłuższy będzie nowy rurociąg. A więc nowa trasa będzie miała 60 mil plus 32 mile, czyli nowa trasa ma 92 mile. A ile miała stara trasa? Stara trasa to w rzeczywistości przeciwprostokątna tego trójkąta. To była stara trasa. Można ją nazwać x. 60 kwadrat. Plus 32 kwadrat równa się x kwadrat, bo to jest przeciwprostokątna. Te liczby, ciężko z nimi będzie. Może mogę coś wyłączyć, żeby było nam łatwiej. A więc nie muszę mnożyć 60 kwadrat i 32 kwadrat i reszty, jeśli wyłączę. Obie liczby są podzielne przez 4, tak? Obie liczby są podzielne przez 4, a więc otrzymam 15 i 8. Ale to w dalszym ciągu nie będzie nam specjalnie przydatne. Więc jednak je po prostu przemnożę. Więc to jest 3600. 60 kwadrat to 3600. A 32 kwadrat to pomyślmy, 32 razy 32, 2 razy 32 jest 64, 3 razy 2 jest 6, 3 razy 3 jest 9, więc mamy 4, 12. 1024 plus 1024 równa się x kwadrat. Więc zmienię strony. x kwadrat równa się 3600 plus 1024 to 4624. Niech spojrzę, czy dam radę wyciągnąć z tego jakieś przybliżenie 20 razy, a więc x to będzie pierwiastek kwadratowy z tego. Zobaczmy, czy uda się to jakoś rozgryźć, określić w przybliżeniu, ile to będzie. Zatem 24 razy 24. Nie, 20 razy 20 jest 400, więc to zdecydowanie za mało. 60 razy 60 jest 3600, więc 68 razy 68 to wygląda dobrze, szczególnie, że 8 razy 8 powinno się kończyć na 4. Sprawdzę to. 68 razy 68.

Więc x równa się 68. Oj, użyłem 68, a nie powinienem. W zadaniu nie chcą wiedzieć, jaka była długość starego rurociągu. To było 68, co przy okazji jest jedną z odpowiedzi. Trzeba się zawsze upewnić, że dobrze przeczytaliśmy treść zadania. W zadaniu chcą wiedzieć, o ile dłuższy będzie nowy rurociąg. A więc nowy rurociąg ma 92, a stary 68. Dobrze, że mamy tutaj podane te liczby i mogłem je sobie podstawić. To był pierwiastek z 4624. Więc o ile dłuższy jest nowy rurociąg? 92 minus 68 równa się 24 mile, tak? 92 minus 68? Tak, to 24. Odpowiedź A. Nie odpowiedź B. B to długość starego rurociągu, a my chcemy wiedzieć, o ile dłuższy będzie nowy rurociąg. To było podchwytliwe. No, może nie tak podchwytliwe, ale ja dałem się nabrać przez to, że zapomniałem, jakie było pytanie. Kolejne pytanie. Marsza skorzysta z linijki i cyrkla, żeby narysować poniższą konstrukcję. Ciekawe. Które z poniższych zdań najlepiej opisuje konstrukcję marszy? Kiedy mówią nam, że to jest konstrukcja, to zakładam, że ona coś rysuje. Spójrzmy na to. Wygląda na to, Wygląda, że marsza wzięła cyrkiel i nakreśliła ten łuk z tego punktu. A później przyłożyła cyrkiel tutaj i nakreśliła ten łuk. Następnie z tego punktu nakreśliła ten łuk, a później przyłożyła cyrkiel tutaj i nakreśliła ten łuk. Końcowy rezultat wygląda na to, że wybrała ten punkt tutaj, ponieważ przechodzi przez tę linię L i później próbowała znaleźć kolejny punkt tutaj, żeby móc nakreślić kolejną prostą za pomocą linijki. Linijka służy właśnie do rysowania prostych, a cyrkiel do kreślenia łuków. A więc marsza miała narysować kolejną prostą pomiędzy tymi punktami. Jeśli narysowałaby kolejną prostą pomiędzy tymi punktami, to wyglądałaby ona mniej więcej tak, mniej więcej tak. W ten sposób uzyskałaby proste równoległe. To byłyby odpowiadające sobie kąty, zatem byłyby przystające, a jeżeli mamy proste poprzeczne, to te kąty są przystające. A więc proste poprzeczne są równoległe. Zatem uważam, że Marsza prawdopodobnie próbuje nakreślić prostą równoległą do L. Prostą przechodzącą przez P równoległą do L. Tak, wydaje mi się, że właśnie to stara się zrobić. Odpowiedź A. 55. Mając dany ten kąt, jaki jest pierwszy krok, aby skonstruować dwusieczną kąta A? Jaki jest pierwszy krok, aby skonstruować dwusieczną kąta? Dobrze, a więc to... W sumie nigdy tego jeszcze nie robiłem, ale mogę założyć, że jeżeli miałbym cyrkiel... Wiecie co to jest cyrkiel? Ma dwa końce. Jeden z nich jest jakby osią. Wygląda mniej więcej tak. Jakby to była oś, a do drugiego końca można przymocować ołówek, a tutaj na górze można zmienić jego rozstaw. Ustawiasz go w ten sposób, obracasz wokół tej osi i rysujesz okręgi o dowolnym promieniu. Wygląda na to, że dokładnie to zrobili tutaj. A więc jeśli chciałbym narysować dwusieczną kąta A, mógłbym postawić tutaj końcówkę cyrkla i nakreślić ten okrąg. I jeśli znajdę te dwa punkty, które leżą na tych dwóch prostych, te dwa promienie to będzie dobrze. I mógłbym to zrobić wszędzie. Mógłbym to zrobić tutaj, mógłbym to zrobić tam, a w zadaniu po prostu wybrali sobie punkty B i C. Później z każdego z tych punktów możecie tutaj przyłożyć końcówkę cyrkla jeśli przyłożycie tutaj końcówkę cyrkla i nakreślicie okrąg, to otrzymacie taki łuk jak tutaj. Następnie, jeśli przyłożycie końcówkę cyrkla tutaj, będziecie w stanie nakreślić to. Punkt, w którym łuki się przecinają, to punkt, przez który przechodzi dwusieczna kąta. Możecie teraz narysować prostą do miejsca, w którym łuki się przecinają. Zobaczmy, pytają nas, jaki jest pierwszy krok, aby skonstruować dwusieczną kąta A. I mówią nam, narysuj promień AD. Cóż, to wygląda raczej na ostatni krok. Narysuj promień AD, to jest już dwusieczna kąta. Narysuj odcinek łączący punkty B i C. Odcinek. Nie, to bez sensu. Nie potrzebujemy odcinka, poza tym to, co tutaj narysowali, to łuk, a nie odcinek. Z punktów B i C nakreśl równe łuki, które przecinają się w punkcie D. To był nasz drugi krok. Musimy mieć punkty B i C, zanim narysujemy te równe łuki. Z punktu A nakreśl Łuk, który przecina ramiona kąta w punktach B i C. W punktach B i C. Tak, to właśnie sobie powiedzieliśmy. To był nasz pierwszy krok. Przyłóż tu końcówkę cyrkla i nakreśl Łuk. Następnie zaznacz ten punkt i ten punkt. Zatem to będzie pierwszy krok. D. O, już nie mam więcej zadań ani więcej czasu. Do zobaczenia w kolejnym filmie